Jesteśmy w Holandii. Przybyłem tutaj na zaproszenie polskiej ambasady w Hadze, z którą wspólnie realizujemy projekt, jaki zaproponowaliśmy do zrealizowania Polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych w ubiegłym roku. Projekt ten dotyczy upowszechnienia wystawy byłego więźnia obozu koncentracyjnego Mariana Kołodzieja, numer obozowy 432, i ma służyć przybliżeniu społeczności zagranicznej treści związanych z prawdą o obozie Auschwitz-Birkenau. Chodzi o to, żeby przeciwstawić się fałszywym kodom pamięci tu i ówdzie co jakiś czas pojawiających się w przestrzeni publicznej, szczególnie mediów na zachodzie Europy. Stąd nasz projekt skierowaliśmy właśnie do tych krajów, gdzie takie fałszywe kody pamięci zdarzają się, mają miejsce. Kogo dzieła możemy dokładnie tu zobaczyć i jakie dzieła? Przyjechaliśmy tutaj z wybranymi pracami, kopiami prac z wystawy Mariana Kołodzieja Klisze pamięci labirynty. Marian Kołodziej był więźniem pierwszego transportu do Auschwitz. Przybył tam 14 czerwca 1940 roku. Przebywał w obozie koncentracyjnym Auschwitz ponad 3,5 roku. Potem był więźniem kolejno 5 innych obozów koncentracyjnych. Wyzwolony przez III Armię generała Pattona 6 maja 1945 roku z obozu Mauthausen-Ebensee w Austrii. Po zakończeniu działań wojennych Kołodziej wrócił do Polski, skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Scenografii Teatralnej u pana profesora Frycza. Jest jednym z najbardziej znanych polskich scenografów teatralnych i filmowych okresu powojennego. Pracował z takimi nazwiskami jak Kuc, Hanuszkiewicz, Wajda, Różewicz, robiąc z nimi spektakle teatralne, ale także kostiumy i scenografię do polskich filmów. Znany nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Po zakończeniu Akademii Sztuk Pięknych wyjechał do Gdańska, związał się z Teatrem Wybrzeże. To, co ciekawe i charakterystyczne, przez 50 lat po zakończeniu wojny Kołodziej milczał. Nie chciał opowiadać o tym, co przeżył w obozie. Nie dzielił się swoimi wrażeniami nawet ze swoją rodziną. I dopiero wylew krwi do mózgu, który miał miejsce w roku 1992, uwolnił w nim jakby na nowo te pokłady doświadczenia z Auschwitz. Przypomniał sobie, że przecież dał słowo swoim kolegom, współwięźniom, że on o tym opowie. Jak sam pisze, jego wystawa, ekspozycja wyrosła z jego choroby, ponieważ zaczął rysować w ramach rehabilitacji, nie tylko tej fizycznej, ale przede wszystkim była to forma autoterapii, wyrzucania z pamięci, tak jak mówił na filmie, który przed chwilą widzieliśmy, klisz zdjęć, które zostały jakby w jego mózgu zakodowane. Chciał podzielić się ze światem tym, co stało się w Auschwitz. Czy Holendrzy chętnie przyjęli zaproszenie, żeby zorganizować taką wystawę na swoim terenie? Nie było łatwo, bo sam temat jest trudny, on nie jest przyjemny i myślę, że współcześnie się chętnie zapomina o takich katastrofalnych, okrutnych rzeczach. Liczymy, że uda się nam dotrzeć z tą wystawą do jak najszerszej publiczności tutaj w Holandii. Jakie są reakcje Holendrów? Widzę, że są bardzo poruszeni i ujęci tym. Wydaje mi się też, że inaczej niż w Polsce, przeciętny Holender nie spotyka się z takim materiałem ani z takimi obrazami, więc na pewno tym bardziej jest wyraźne zdziwienie, zaskoczenie i wymowne milczenie. Się bardzo podobało tutaj, że było wyraźnie podkreślone i powiedziane, że obozy koncentracyjne były niemieckimi obozami, dlatego że w Holandii bardzo często używają jeszcze sformułowania polskie obozy koncentracyjne. My żeśmy też protestowali jako organizacja, bo ja jestem w zarządzie Polsko-Niederlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego, no ale to tak bez efektu. Mi się wydaje, że to bardziej lenistwo dziennikarzy jest niż zła wola. Ale trzeba to podkreślać, że tu było przez Holendrów wyraźnie jeszcze raz podkreślone, powiedziane,
większość obecnych tutaj były Holendrzy, więc to przynajmniej to było dużym przekazem. No, Holendrzy byli wstrząśnięci po prostu. No, z tego, co moi znajomi, przyjaciele reagowali i mówili, no to każdy brał książeczkę, którą można było za darmo sobie pobrać, ale po prostu większość mówiła, muszę tam pojechać, muszę to zobaczyć, więc po prostu no, na pewno to ma swoje na pewno to będzie miało swoje odzwierciedlenie dla ludzi, którzy to zobaczyli, bo to opisać się nie da, ani też na ten temat nie da się rozmawiać. To trzeba pojechać, zobaczyć i przeżyć. Czy uważa pan, że warto by było, żeby więcej takich wystaw polskich pokazywać w Holandii? Tak, naprawdę, dlatego że no my też spróbujemy się, staramy się wizerunek Polaka w Holandii poprawić, dlatego takie wystawy są bardzo pomocne, bardzo potrzebne, dlatego że Holendrzy nie tyle, że nie chcą, ale po prostu za mało wiedzą o Polsce. Za mało wiedzą, powiedzmy, takiej rzetelnej wiedzy. Nie to, że ktoś tam kiedyś coś powiedział, tylko fakty. I to jest bardzo ważne. Gdzie następna będzie wystawa wystawiona? Wszystko zależy od placówek dyplomatycznych i od naszych dyplomatów. My stworzyliśmy im możliwości. Daliśmy do ręki wszelkie narzędzia, żeby móc stworzyć, wyprodukować takie wydarzenie, jak tutaj w Holandii. Jestem bardzo wdzięczny panu ambasadorowi Marcinowi Czepelakowi oraz całej placówce dyplomatycznej w Hadze, która jako pierwsza podjęła takie wyzwanie i zorganizowała tę naszą wystawę w Holandii. Z moich informacji wynika, że następną wystawą będzie wystawa zorganizowana 26 stycznia w Bratysławie na Słowacji. Tam polska placówka dyplomatyczna organizuje wystawę w parlamencie słowackim. Mam nadzieję, że również inne ambasady, konsulaty, placówki kulturalne polskie, do których wysłaliśmy nasz pakiet, skorzystają z tej okazji i przybliżą szerszemu gronu odbiorców na zachodzie tę tematykę. Tą wystawę, którą tu możemy oglądać, na pewno jakiś promil tego jest, co można zobaczyć u Was. Kołodziej przez 16 lat swojego tworzenia, przypomnijmy, zaczął rysować w 1993, a skończył w 2009 roku w maju, pół roku przed swoją śmiercią, pozostawił nam ponad 260 prac różnej wielkości. Wystawa w Harmężach zajmuje całą dolną kondygnację kościoła, to jest ponad 700 metrów kwadratowych. To, co wybraliśmy z tej wystawy, te 22 prace, to jest ułamek tego, co można zobaczyć w Harmężach. Zresztą też nie dało się stworzyć tej atmosfery, powtórzyć tej atmosfery z Harmęż. Pamiętajmy, Kołodziej jest nie tylko autorem rysunków, on jest autorem całej aranżacji, całej scenografii, którą stworzył w Harmężach. Wchodząc do dolnego kościoła, wchodzi się niejako w świat obozu, w świat Auschwitz. Ten świat otacza nas z każdej strony. Dlatego jest taki niepowtarzalny i taki mocny.